Przede wszystkim spotkamy się, aby przedstawić nowych członków drużyny, nowego sztabu, a więc przede wszystkim naszego nowego head coacha, pan Stefan Świtek, oraz nowe zawodniczki w naszej ekipie. Od państwa lewej strony znane Tamary, zawodniczka łotewska, następnie, no myślę, że bardziej znane państwu, Marta Jurka i Agnieszka Szotka. As best as possible for the coming season. The tournament, international tournament in Trutnov in the Czech Republic, where there are six EuroLeague teams, two Euro Cup teams, so it's a very good chance to check out the team. Of course, it's still the same situation like in the last years, that we didn't have the chance to use all the players in the preseason period, especially because the WNBA players are the United States now during the WNBA season, and because these are the good teams, better teams than the rest of this WNBA league, so it looks they're gonna stay in the United States for the beginning of the season, so it looks that probably we can expect their arrival not earlier than at the end of October. So also the first period of the season, of the Polish season, we're gonna play without this. I think this is good. We had this in Slovakia too, and for us we will play, you know, 10 games against five best teams plus us in the second part of the season, so I think this is good. Yes, I would say it's something new, and there was a long discussion in the Polish Federation, discussion among the clubs of the PLK, and it was forced, first of all, because the number of the teams is not big. For today, we have 9 teams in the Polish league. There is a slight chance that maybe it's gonna be 10, but for today it's 9. So, especially looking at the teams that are gonna be at the end of the regular season, below the first 6, it's gonna be not enough games. It doesn't make any sense for those teams to play in the first league and finish the season in March.
So this system gives more chances for more games. And also I think that for the best teams, it's maybe better to play not only two games between deciding about the position for the playoffs, but four games. I think that in the situation when that can always happen, that you have the bad day and you lose the game, so this can decide about the playoffs completely. In four games, it's better. Jeżeli chodzi o gry sparingowe, no to uzupełniając wcześniejszą taką informację tylko o turnieju Trutnowie, planujemy przede wszystkim 6 i 8 września mecze z klubem z Rybnika, potem jest wspomniany 12-15 września wspomniany turniej w Trutnowie, no i 20-21 września zagramy w Rożemberce z drużyną MBK. Czynimy jeszcze starania, w tej chwili jesteśmy na etapie finalizacji jeszcze jednego meczu sparingowego, który odbędzie się albo 31 sierpnia, albo 1 września, prawdopodobnie 31 sierpnia, jedną z drużyn słowackich. O drużynie z Konina trudno wiele powiedzieć, tam ciągle jeszcze jest budowanie składu, to cóż, drużyna, która wywalczyła sportowej rywalizacji awans do ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę szczecińską, no to to drużyna, która o tyle może się dobrze kojarzyć wszystkim, że jest to drużyna prowadzona przez uznanego przez trenera, który wcześniej prowadził m.in. Gdynię, również Borkowice, przez pana Koziorowicza. Myślę, że buduje się tam ciekawy skład. Jest to miasto, które jest zainteresowane rozwojem sztuki. A więc myślę, że w Szczecinie również będziemy świadkami bardzo ciekawych meczy. Myślę, że zresztą również w Koninie, który ma też ambicje zaistnieć nie tylko na zasadzie próby, ale coś powalczyć o jakieś osiągnięcia w ekstraklasie. Na dzisiaj bardzo trudno jest dokonywać jakiejś gruntownej oceny, jeżeli chodzi o siłę zespołu. I to zarówno w polskiej lidze, jak i w Eurolidze. Jeszcze nie wszystkie składy są domknięte, jeszcze nie do końca wiemy, jakimi zawodniczkami drużyny będą dysponować. Myślę, że na to trzeba jeszcze chwilę poczekać. Bez wątpienia wyjście tych dwóch drużyn jest też uzupełnieniem pewnej luki. Po wypadnięciu obu drużyn poznańskich z Wielkopolski, no mamy drużynę z Konina, a więc tego regionu, w którym jednak Pruszkówka odgrywała przez lata tę ważną rolę. No i również Szczecin na długie lata zniknął z tej mapy pruszkarskiej i pojawia się ponownie. Cóż, jest to również z punktu widzenia naszego klubu bardzo daleka podróż i to jest może ta jedyna strona, która nie musi koniecznie cieszyć, ale na pewno będą to ciekawe mecze i będzie to ciekawa drużyna i myślę, że wzbogaci wartość. Chciałbym wszystkich kibiców zaprosić na te pierwsze mecze drużyny żeńskiej, a więc 28 września we własnej hali tutaj o godzinie 16 z drużyną Widzewa Łódź. I jeżeli chodzi o Euroligę, 6 listopada czeka nas niedawna gratka, przyjeżdża do nas drużyna Rivas Ecopolis Madrid, zresztą z trenerem Jose Hernandezem. Na pewno bardzo ciekawy mecz, no i takie trochę i dla trenera, myślę, i dla wielu z nas spotkanie z podtekstem, z jakimś sentymentem do tych lat, które trener Hernandez tutaj przepracował i do tych sukcesów, które z trenerem Hernandezem w tych latach zostały osiągnięte. Wszystkich bardzo serdecznie.